bracia i siostry, Teresa Martin wstąpiła do Karmelu w Lizie, gdy miała 15 lat ze specjalnym pozwoleniem papieża. Zakonnicami były już jej trzy starsze siostry. Czuła się tam trochę samotna, dopóki nie natrafiła na zdanie z hymnu świętego Pawła z listu do Koryntian: moim powołaniem jest miłość. Napisała je wielkimi literami w liście do swojej siostry Marii, a na końcu zdania postawiła gruby wykrzyknik. Tak znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś. W sercu Kościoła mojej Matki będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione. Sens jej życia było wiedzieć, jak jest kochaną i samej rozdawać miłość. Miłość nazywała małą drogą, a ta mała droga to najprościej mówiąc wykonywanie najdrobniejszych prac z Jezusem i dla Jezusa. To ofiarowanie wszystkich cierpień Panu Jezusowi, cierpliwość w kontaktach z innymi, wybieranie ostatniego miejsca, robienie rzeczy, których się nie lubi, ćwiczenie się w pokorze. Ta mała droga zaprowadziła małą Tereskę do świętości. Została świętą Teresą od dzieciątka Jezus. A mimo, że nie miała wykształcenia i zmarła bardzo młodo, bo w wieku 24 lat ogłoszono ją doktorem Kościoła. Podobną drogę miłości również miała święta Faustyna Kowalska, która przyszła na świat 8 lat po śmierci francuskiej świętej z Lizji. W trudnych momentach, gdy nie wiedziała, jak postąpić wobec bliźnich, zadawała sobie pytanie: co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Pewna osoba nadużyła dobroci siostry Faustyny. Przyszła święta, tak opisała w swoim dzienniczku to spotkanie. Gdy ją zobaczyłam, ścięła mi się krew w żyłach, gdy stanęło mi przed oczyma wszystko, co przez nią wycierpiać musiałam. Przyszła mi myśl, że dać jej poznać prawdę stanowczo i natychmiast. Ale w jednej chwili stanęło mi miłosierdzie Boże przed oczami i postanowiłam tak z nią postępować, jak postąpiłby Jezus, będąc na moim miejscu. Zaczęłam z nią rozmawiać łagodnie. Widziałam jej głębokie wzruszenie. To jest moje przykazanie, abyście się tak wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, mówi dzisiaj Jezus Chrystus. A słowa te brzmią jak testament pozostawiony do wypełnienia. W pierwszej chwili wydaje się, że to nic nowego. Dobrze znamy dwa przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Ale Jezus powiedział wyraźnie: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. A dodał jeszcze słowa: tak jak ja was umiłowałem. Rodzina jest wspaniałym miejscem do praktykowania miłości bliźniego, a wierzyli na ojczyźnie. Młodszy miał żonę i kilkoro dzieci, starszy żył samotnie. Kiedy nadeszły żniwa, obaj ciężko pracowali. Podzielili się zbiorami na dwie równe części i poszli spać. Żaden z nich nie mógł jednak zasnąć. Starszy myślał tak: mój brat ma żonę i dzieci, on potrzebuje więcej niż ja. Dobrze więc będzie, gdy dam mu część swojego ziarna. Poszedł cichutko do spichlerza i odstawił kilka worków na stronę brata. Młodszy zaś myślał tak: mój brat jest sam. Gdy ja będę stary, to o mnie zatroszczą się moje dzieci. A kto będzie dbał o niego? On musi mieć więcej ode mnie. Wstał więc i przeniósł kilka worków na stronę starszego brata. Rano bracia spotkali się w stodole i zobaczyli, że oba składy ziarna niczym się nie różnią. Następnej nocy znowu chcieli robić to samo, ale w ciemnościach natknęli się na siebie. W mig zrozumieli, co się stało i po bratersku się uściskali. Bracia i siostry, dzisiaj Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii świętego Jana: ja wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali. A więc miłość braterska jest wspaniałym i skutecznym sposobem ewangelizacji. Ćwiczmy się każdego dnia w okazywaniu miłości drugiemu człowiekowi, a będziemy wtedy tymi, którzy wypełniają wezwanie Jezusa,
abyśmy się tak miłowali, jak On nas umiłował. Amen.